Witajcie! Trochę przestało padać, więc można by się zabrać do roboty. I taki mam plan. Więc będę zaglądał do tej skrzyni biegów i zobaczymy, co tu w niej słychać. Bo właściwie to nie wiem, wiem tylko tyle, że była trochę przerabiana. Wiecie, że to jest ten pierwszy model tej skrzyni. Także zobaczymy co i jak. Dekiel to po prostu nie jest tutaj od niej, bo tu był trochę inny ten. Muszę zajrzeć, który to był dekiel, ale na pewno tutaj to było coś innego, bo ten jest, jak widzicie, niebieski, to jest od tej, co stoi tutaj w środku w szopie. Druga sprawa, to na pewno do wymiany jest ta półoś, ponieważ to nie jest to samo. Tutaj widzicie, to ma być ta pierwsza półoś z tą kalamitką, a tu jest ta półoś wymieniona i trzeba po prostu jej się tak samo stąd pozbyć. Tutaj leży właściwa, tam leży druga, bo pokażę wam jeszcze, ja wam to chyba już wcześniej pokazywałem, ale żeby nie było, żeby to było wszystko w jednym temacie, gdzie tu to jest. O, widzicie? I tu jest ta kalamitka, nieco już zniszczona, ale jest. A tutaj jest druga. I też chyba, a nie, to są, słuchajcie, w ogóle jeszcze inne jakieś kalamitki, widzicie? Jakieś takie kapturkowe czy coś. Myślę, że to zniszczone. Zobaczymy, bo po prostu, no i w każdym razie tak to wygląda. Tak to ma wyglądać, to jest ten pierwszy model obydwu z jednego. No szkoda po prostu, słuchajcie, ja kupiłem te dwie półosie dawno temu, bo dobre z 10 lat. Pojechałem aż w Bieszczady. No i kiedy przyjechałem, słuchajcie, do człowieka, który miał tego zetora, no to już niestety zostały tylko półosie, a reszta była, tam jeszcze jakieś duperelki, takie drobiazgi były, ale reszta była już dawno wywieziona na złom i tylko to się udało uratować z tego zetora. Całe szczęście, że cokolwiek. Także po prostu jest w jakiś sposób bez przeróbek, bez kombinacji po prostu dotarcie do oryginału, a tak będziemy się tutaj starali po prostu zrobić, żeby to było jak najbardziej oryginalne. Wtedy, kiedy kupowałem z kolei tego zetora, to tu był silnik zupełnie inny, on był przerobiony. Tu zostało, słuchajcie, ta skrzynia też była w ogóle przerobiona, bo on mi opowiadał, że on kiedyś to wymieniał i tak dalej. Takie cuda przy okazji, nie wiem, mu się chyba tam ten kosz satelitów, coś tam z nim było, po prostu on mi potem, bo nie umiał mi tego dokładnie wytłumaczyć, bo to mówi, że czy on, czy jego ojciec jeszcze, albo nawet dziadek, ja już w tej chwili też nie pamiętam, bo ten zetor też u mnie jest 10 lat dobre, może 9, ale jakoś tak trzeba przyjąć, że długo. W każdym razie mówił, że oni coś tutaj po prostu przerabiali, zmieniali, naprawiali, bo coś im się tam po prostu stało i przy okazji robienia tej półosi wymienili kosz satelitów. Po co? Nie wiem. Ale ten kosz satelitów na całe szczęście dostałem, więc go mam. I będę go chciał z powrotem wrzucić. Zobaczymy, co tu jest pod spodem i wtedy nam się to wszystko dosyć ładnie wyjaśni. No to ściągamy pokrywę i zabieramy się do roboty. A ty kurczę. Trochę to waży. O. Mam nadzieję, że to dobrze widać wszystko. Tak wygląda skrzynia biegów. Zaraz ją jeszcze, tylko to trzeba będzie tam postawić. O! Dobra, i niech sobie tu stoi. Zobaczmy. No tak, tu jest ten kosz satelitów już nowego typu. Bo tu jest, widzicie, z czterema. To się ruszy, nie ruszy się. Widzicie, kurczę, blade nawet ten. Ale skrzynia biegu wygląda całkiem elegancko. Nie widzę, żeby tu było coś uszczerbione, utrącone. Natomiast to, co mnie interesuje, to tak, wymiana tego kosza satelitów, taki jak ma być, bo tu widzicie 1, 2, 3, tam pod spodem jest czwarty. A ja tutaj chcę wstawić to, co dostałem od początku i zaraz pokażę, co to było. O. I to jest ten kosz satelitów, widzicie, oryginalny.
On tu ma dwa te tryby i zaraz zobaczmy, dlaczego on go wymieniał. Tu utrącony, taki trochę poszlifowany. No ten to jest piękny, to jest nowe. Ale my nie będziemy wymieniali talerza, wymienimy sam kosz. Wrócimy do kosza i tu będzie wszystko dobrze. Także to zrobimy jak należy. Natomiast tutaj talerz, być może, no tak właściwie oni zobaczyli, że ten talerz im się tu strasznie pokruszył. Pouszkadzał, te zęby są zaokrąglone wręcz. Tu jeszcze jakie takie, ale z tej strony to on tutaj dostał. To zobaczcie, tu są piękne, ostre, to wszystko jest jak trzeba. I widocznie nie bardzo miał pomysł, jak to, słuchajcie, zmienić. Jak to zmienić, ale... I zmienił po prostu, albo najnormalniej w świecie dostał komplet i po prostu wymienił komplet. My wymienimy tylko to. Zobaczę jeszcze... Aha, bo tu jeszcze trzeba będzie wymienić tutaj ten blokator, wywalić stąd i wstawić to, co trzeba i będziemy mieli wtedy jak należy. Natomiast gorzej z tą... Chociaż nie powinno być chyba, bo tutaj odkręcę śrubę i ta półoś mi stąd wyjdzie. I wtedy będę mógł ją... No tak, oczywiście te śruby, wiadomo. Ale tutaj ta śruba do odkręcenia i wtedy po prostu półoś wychodzi. To postawię. Tak czy tak muszę po prostu to rozebrać. Bo tego nie zrobię. Tutaj jeszcze, no szkoda, że nie mogę tym poobracać. Nie, bo to by się... Nie wiem. No to się wszystko zaraz razem rusza, ale tu widzę, atak jest piękny, to koło talerzowo jest super, także tutaj nie ma co ruszać, tu jest bardzo dobra skrzynia biegów. Dobra, czyli co, trzeba się zabrać za podstawienie tego na lewarek, koła w powietrzu. Ciekaw jestem, jak ten atak zdjąć. Trzeba będzie całą skrzynię rozbierać, czy co? Bardzo możliwe. No, nie wiem, jak sobie z tym poradzę, ale po prostu muszę sobie z tym poradzić. No, słuchajcie. Zacząłem od tego starego kosza satelitów. Odkręciłem tam to koło, bo było no po prostu jakie było. Ale tu nam się przyda wyłącznie ten kosz. Tu są takie, widać, uszkodzenia, uderzenia, podejrzewam, bo tutaj też je widać minimalnie. To są od tych, nie wiem, czy jak to po prostu, czego to mogło być. Może od wałka atakującego. Tak wygląda, że to są ślady od wałka atakującego. No i myślę, że to się w niczym nie przeszkadza, ale najlepiej by było, jakbyście się wy odnieśli do tego, bo ja po prostu nie wiem, czy to nie przeszkadza i stąd po prostu on tego nie wymienił, czy po prostu było mu wygodnie, tu ma komplet, piękne koło i tak to wygląda, czy jak tutaj jest. Tu są te satelity w bardzo ładnym stanie, nic a nic nie uszkodzone, luzów na nich nie ma, kręcą się bardzo ładnie, także tu wygląda na to, że wszystko byłoby ok. Tutaj te panewki w środku, nie wiem, czy to są panewki się nazywają, czy tuleje, ale też wyglądają bardzo ładnie, nieposzlifowane, jakoś niezjechane. Powinno to całkiem nieźle tutaj funkcjonować, zobaczcie. Także to bym chciał, no, wrócić do oryginału, bo mi nie chodzi o to, żeby tu po prostu zrobić ten ciągnik tylko tak, żeby on wyglądał, ale żeby on rzeczywiście był taki, jak go wyprodukowano. Stąd po prostu również wraca do niego oryginalny kosz. Tutaj ropa, bo to myłem wszystko w ropie. Ale druga sprawa, słuchajcie. Okazuje się, że to nie jest takie proste zdjąć ten kosz. Bo żeby go zdjąć, trzeba odkręcić prawą półoś, zdjąć, wyjąć ją, po prostu odjąć całkowicie i dopiero tutaj coś chyba wyjdzie. Bo nie wiem, jak to... O ludzie, no jest to skomplikowane. Będę musiał po prostu popatrzeć, jak to inni zrobili. Ewentualnie jeszcze zadzwonię do kolegi, który no zrobił tych zetorów dosyć dużo i wie na ten temat
dosłownie wszystko. Dlatego będę spróbuję po prostu tutaj jakoś zasięgnąć porady, co z tym fantem zrobić, w jaki sposób ten kosz satelitów wymienić. Oprócz tego, wiadomo, będę wymieniał tutaj też tą półoś koronową, bo ona po prostu tutaj jest z tym blokatorem, a ma być bez. I tak to po prostu tak to będzie funkcjonowało. Tutaj wracamy, tak jak mówię, do oryginału. I tyle. Co jeszcze tutaj mógłbym? W sumie to kurczę, to mnie zatrzymało dosyć mocno. I nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać, powiem wam. Muszę rzeczywiście zasięgnąć opinii ludzi, którzy zrobili kilka tych zetorów. A jest takich fachowców kilku. I myślę, że sobie po prostu poradzimy z tym tematem. O, słuchajcie, trochę tu posprzątałem. Planuję sobie zrobić tutaj stolik taki. Nie jest to łatwe, bo tutaj tych gratów trochę jest, a mało miejsca. Ale przy okazji, słuchajcie, bardzo mnie zainteresowała ta właśnie kalamitka. I się zabieram do tej całej roboty jak pies do jeża. Ale chcę wiedzieć, jak to wygląda w sumie. No, ona jest tutaj zniszczona. I to jest ta aluminiowa. A zobaczmy na tych starych półosiach, jak to wygląda, bo jeszcze tego nigdy nie czyściłem, czy one są też aluminiowe. Ale wyglądają, nie, to są metalowe. Słuchajcie, to jest co innego. Zobaczcie. To są właśnie kalamitki od pierwszego zetora. Tak wygląda. O. I wiecie co? Albo darabiane. Ja nie wiem. Tylko czy jest taka smarowica, co to złapie. Zobaczmy w tej drugiej. No to jest to samo. A ja myślałem, że one sklepane, że zniszczone. I co ciekawe, one są, słuchajcie, metalowe. I zobaczcie, tak mają wyglądać. Tak wygląda kalamitka z pierwszego modelu. Albo przynajmniej wiele na to wskazuje, ponieważ są dwie identyczne. Ja nie mam za dużo doświadczenia, jeśli chodzi o mechanikę, wiecie o tym doskonale. Ale słuchajcie, takich kalamitek to jeszcze na oczy nie widziałem. No, w każdym razie trzeba będzie zamontować przynajmniej jedną tą półoś, bo druga jest ta, co trzeba. Natomiast kalamitkę tą, no, wywalę, bo ona się nie nadaje. Sami widzicie, to jest aluminiowa już, czyli ta nowsza. Tutaj zamontowana. I trzeba będzie to po prostu wyeliminować stąd. No, w każdym razie tak. Stanowisko pracy tutaj powoli sobie muszę przygotować. Bo to jest najważniejsze. I taki prosty, słuchajcie, stolik nauczyłem się, znaczy nauczyłem się. No zobaczyłem, jak to w Niemczech robią na budowie. No to paleta blatna, to pozbijają jeden zastrzał tak, jeden zastrzał tak i stół gotowy. I ja w ten sposób to samo zrobię. Tu będę miał do układania różne graty i tak dalej, czy do mycia, powiedzmy, pewnych elementów, czy śruby, czy cokolwiek będę sobie to robił. A tutaj będzie po prostu miejsce na to, żeby go rozebrać, złożyć. I wszystkie te elementy po prostu, które będą po drodze przeglądać. Także będzie takie sobie tutaj stanowisko. Mówiliście tutaj, ktoś powiedział o tym, żebym garaż zrobił. No słuchajcie, zrobiłbym. Kurczę, tylko ja jestem w tym wszystkim sam. Tu trzeba wylać wieniec, bo on jest właściwie tu skończony, ale trzeba wylać wieniec na górę. No wiecie, co to jest mieszanie betonu samemu, potem targanie to wiadrami na górę samemu i potem znowu wchodzenie na rusztowanie i z rusztowania zalewanie po wiaderku beton. Jak ja sobie pomyślę o tej robocie, to taki garaż tutaj nawet zimą będę mógł robić. No a tego po prostu tutaj zetora, co mam,
postawię go z powrotem na kołach, wyprowadzę na zewnątrz, uskutecznić, bo to fajne pomieszczenie takie i można to ogrzać, jakąś kozę wstawić, będzie ciepło i nawet można sobie robić na głowę, nie będzie kapało. A że jestem budowlaniec, to sobie z tym poradzę, tylko tutaj chodzi o tą pracę po prostu taką już typowo no ciężką fizyczną robotę przy betonie. Po prostu robiłem to kiedyś, jak byłem młody i wiem, co to jest za robota, aż mi się nie chce tego w każdym razie teraz robić. Zobaczymy, może jakoś inny sposób na to wymyślę. No nie wiem, na pewno się za to wezmę. Dobrze, żeście mi przypomnieli. Tylko to mówię, chęci do tego to nie mam żadnych po prostu, żeby to robić. No ale mniejsza z tym. Tutaj jest kwestia tego na razie, bo oczywiście pomijając to, że tutaj mogę robić, powiedzmy, jak jest ciepło, to tam, jak już będzie też zimno, to tam będę mógł robić. No. Na razie, słuchajcie, tylko muszę się bardziej zorientować, o co tu chodzi. No i chodzi mi po głowie taki pomysł. Zadzwonię w każdym razie do kogoś, napiszę albo pojadę, jeszcze nie mówię co, ale chętnie skorzystam, zobaczymy, czy to się powiedzie. To tyle z takiego krótkiego dzisiaj filmiku. W sumie mało rzeczy wam pokazałem. Pokazałem natomiast to, co ciekawostka jest, oryginalna kosz satelitów z 1946 roku. Widzicie, tu dwa satelity są. Tutaj nic nie ma, tu nigdy nic nie było z tej strony. Także to tak wygląda. Tu jest kosz na cztery te satelity. Widać jeden, drugi, widać trzeci. No i tam wiadomo w oleju zamoczony czwarty. Czwarty w oleju zamoczony. Nie jest w oleju zamoczony, ale po prostu go nie obrócę, bo to stoi na kołach i tu jest po prostu problem. Musiałbym to podnieść do góry i wtedy będzie to widać. Tak czy siak, na pewno się będę zabierał już za tego Zetora konkretnie. Jeszcze tylko czekam, mówię, no bo muszę poczekać na Roberta i Andrzeja. Przyjdą, porobimy 60-tkę. Skończymy ten silnik tak, żeby po prostu ona mogła wyjechać. Tam jest parę po prostu rzeczy, takich drobiazgów do zrobienia i to będzie w sumie zrobione. Widzieliście, pokazałem wam dzisiaj na społeczności zdjęcie. Nowe części są. Tu są głowice już podocierane, przygotowane. Tu jeszcze jedna głowica będzie do zrobienia. Ta, muszę tu zawór wydechowy dotrzeć i wtedy będzie wszystko ok. No, poza tym, co? Będą panewki nowe, pierścienie nowe, reszta jest jak trzeba. No, dobra, to tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i oglądajcie mój kanał. Teraz będzie na tapecie kilka filmów, kilka ciągników, kilka w sensie różnych tematów, bo będzie ten temat, będzie 60, a kto wie, może jeszcze coś. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!